Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czeko. Dzisiaj zagram sobie Conquesta ponownie samemu. Zaprezentuję wam dzisiaj nową postać, znaczy postać, to nie jest nowa postać, tylko zmienione ma skille. Bo dostała reworka skilli, ponieważ Hyres nie potrafili zbalansować, no i była najpierw OP, najpierw była gównem, potem była OP, potem zaś była gównem, teraz zaś była OP i teraz zaś jest gównem i teraz ją zmienili. Chyba raz za dużo powiedziałem. Dobra. Jak widzicie, gram sobie Nox już ze skinem, bo no co sobie, ja bez skina nagrywał, jeszcze na tubie nie miałem. No i tak, jej skille pokrótce szybko mówmy. Jedynka to jest root, tak? Który trwa 2 sekundy i zadaje damage co pół sekundy. Dwójka jest to jej wave clear, taki po prostu kulka taka, która się... To samo co jej trójka stara, tylko że o wiele większa i o wiele dłużej się kastuje. Czyli tym będziemy wave clearować. Trójka to jest ucieczka, czyli po prostu dash, a ult to jest po prostu taki dupny, jakby to powiedzieć, długo się kastuje bardzo. Taki jakby Goku, co kastuje Spirit Ball. Na pewno kojarzycie, jeśli oglądaliście Dragon Balla. Spirit Ball, oj, lag, hello, please, no, hello, dziękuję. Ale laksy, rany boskie. No idziemy na mida. Zagram sobie nią mida oczywiście, no bo nie będę grał nic innego. Nox kontra Nox, zapomniałem powiedzieć, że mamy mirror. Aha, nie mogę nawet basiców używać, dobra. Właśnie, zapomniałem powiedzieć wam coś, co jeszcze nie mówiłem. Robię, co, ogólnie robię teraz coś, czego nigdy nie robię. Czyli nagrywam postać, pierwszy raz gram nową postacią i od razu ją nagrywam. Aż nie trafiłem. Także tego nigdy nie robię. A, dobra, zjebałem. Kurde, ale to się długo kastuje. Muszę wyczuć tą postać. Przegrałem z tą noc. Nice one. Tylko dlatego, że ten. Że gram nim pierwszy raz, nie? Ale jaja. Czyli jak mi nie pójdzie ten mecz, to oczywiście to będzie... RIP! Ah, RIP MY BALLS! A teraz nie zadaję damage'u też nawet creepom, wow, zajebiście. Czyli to jest po prostu root. Mamy Lokiego na dżungli. Aby tu zakankował, to easy. Fraga. I zdaszowała. Nie wiem jeszcze, jak się będę walczył w teamfightach, bo strasznie specyficzna postać. Dawaj, 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 Luki, dawaj, Luki. Nie mogę się przyzwyczaić cały czas. Muszę też się użyć, muszę nauczyć się też tej triki używać, kiedy też wcielenie się w swoją postać, ten cały... Zapomniałem o tym teraz, teraz mi się przypomniało właściwie. Mogę się wcielić w swoją postać, tą moją... No Spirit Balla! Trafił mnie! What?! Jakim prawem? Spanikowałem i Spirit Balla użyłem. No to będę Spirit Ball nazywał. Bez kitu. Ty wbije ulta, jest po mnie. Nie poszedłem na midcampy, bo nie miałem jak. W sumie mogłem iść na midcampy, ale... Out of mana, my friend. Tego herka, herka? Dobra, herka. Trochę za późno zareagowałem. Dobra, mają kill, ładnie. Ja uciekam, bo zaraz tam przyjdzie. No właśnie, już jest. A! Siura się jej wszystko. O! Zasłoniła mnie! Dobrze. Przed jej kulką. Dobra, cofam. O, Dumorba. Może jeszcze zostanę? A, nie dostałem asysty, shit. Dobrze. Powiedzieć, że będzie go. Ale fajny ten! Raven leci tam. It begins. Dobra. Dobra, póki co nie fiduje, czyli jest sukces.
Muszę się nauczyć tej trójki używać też. Co to był? Help wall? Apollo? Taki voice pack dziwny. Pierwszy słyszę. Dobra, czyli wiem, że pierwszy kombo jest na niej 2-1. Z tego co patrzę teraz. Tak w ogóle pierwszy raz nagrywam materiał w postaci, która świeży, także tak powiem, jestem na niej. Też damage zadaje, okej. Dobrze wiedzieć. Mówiłem to na początku, ale wypada z głowy. Czy tym mogę czyścić wave'a? Ultem, jestem ciekawy. O jest, slowa też aplikuje, dobra. Dobra. No jakoś to pójdzie. Na razie nie fiduje, czyli jest hype. O Boże, jak on to rzucił koślawo. Strasznie długo się to kastuje, ta dwójka. Dobra, padnie. Zjebałem kombo. Nie będę się zapuszczał, bo nie mam tego. Reda bym chciał dostać. Dobra, wyszli teraz z Reda. Raz jedynka oczywiście maksujemy. Midcamp, szybko, midcamp, please, hop. Wejdź do tego z tym midcampem, nie? Nie wiem, jak dokładnie jej pasywka działa. Chyba to, że za każdą świeciuszkę ma dodatkowe tam chyba... Oj, shit. O kurwa. Kurwa, miniony! Miniony mnie zabiły. Ja pierdolę. Za bardzo gridzi gram. Gridzi, tak. Gridzi za bardzo gram. Ile dostała hajsu? Niewiele więcej ma ode mnie. Czekaj z tym Redem, proszę. Wait! Słyszycie, dobrze grałem, mam nadzieję. Słyszycie, dobrze grałem. Nie, poczekał z tym, Redem, znaczy się. Loki na dżungli, już dawno go nie widziałem. No, Freya, retreataj tam na mnie. Nie, bo Freya to była Apollo, aha. Dobra. To oni mają Freję. O Jezu, serio? Wziął mi miniony. Niedobrze. Nie da pomóc tej. A co nie? Zdaszowała. Ładnie. Chciałem ultować, ale zapomniałem, że nie mogę ultować, jak mam jedynkę puszczoną. Muszę się tego wyuczyć. Będę podchodził, bo mnie jeszcze ciągnie. Właśnie o tym mówię. Dobra, bezpiecznie gramy, nie chcę bardziej nawidować. Czy ja chcę wziąć buty na cooldowny, czy ja chcę wziąć buty na... magię, na power. Kyoto wave clear roll, wow. Ładnie. Gank, right lane!
Jaką oni mają na supporcie? Tyra? Nie. Herka. Oh my fucking god, co ja robię? Niedobrze! Mam ich. Asyst na razie zbieram, ale nie ma źle. Kurde, jak to ciężko trafić to combo, ja pierdolę. Trafiła mnie. Muszę uciekać. Jak się ten combo trafi, to jest kurde deadly. Idę stąd. Na razie. A, dobra, zapomniałem. Wezmę na cooldowny buty. Teraz biorę, co ja biorę teraz? Książkę sobie wezmę. Na midcampach widzę, bitka jest. Dobra, idziemy. Szybko, szybko na mida. Zobaczymy. Dobra, wave'a nie ominę. Myślę, że szybciej to zginie. Dobra, mamy fraga jednego. Ze Spirit Balla już dostałem. Nie wyszło ci, kolego. Jak się w nią wchodzi, ty? Jak się tu gdzieś wchodzi? Aha, czyli muszę po prostu trafić w kogoś, jakiegoś frienda. Nie mogę tak sobie na przykład, jak on zaznaczyć nią, na przykład key z tej Afrodyty. Muszę po prostu trafić w swojego tego, w swojego kolegi z drużyny. Co ja widzę? Ludzie zaczęli znowu loki, ona będzie grać. Może dlatego, że Heartseeker jest znowu w mecie. Nie wiem. Z maską. Ryzykowny start jak zwykle. Kurde, wlazłem w to, ale jestem noob. Jak to wystrzelić? A na prawym, dobra, już czaję. Już wiem, wystrzelać to prawym. Dobra. No ciśniemy ich bardzo, to pewnie surrender zaraz pójdzie, nie podoba mi się taka gra. No oni zaraz surają na bank, w 14 mogę się zdać, 14 ileś będzie sur. Bo w 10 pewnie nie chcieli, mi się zdaje. Wow, potężne bardzo to jest. Mogłem tower na midzie wziąć. Nie robią przecież golda, my friend. Tak, to było tak just in case, jakby tu chciał iść. Dobra, cofam, bo jak bliknie ktoś czy coś, to już jest po mnie. Idę po książeczkę. A jeszcze nie ma, nie stać mnie na książkę. One more wave. Your middle tower is under attack.
Bicik, jadę. Nie, no to stur za chwilę idzie, bo no mogę się założyć, bo oni ten, bo ich ciśniemy bardzo mocno. No to no niewiele się zabija tą Nox z tego co ja widzę. Przynajmniej na moje odczucie, że niewiele się nie idzie zabić. Nie wiem jak to będzie w teamfightach, bo zapewne nie doczekamy. To przechodzi przez ścianę. Nie wiem co to było. Lazy bug. Ma się już poddali. No, skacze sobie. Zobaczymy. Gramy dali. Może? O, shit! Ten damage! Widzieliście to? O kurwa. To było mocne. Jak się to combo jest trudne do trafienia, ale jak się trafi. Chryste panie, co to było? Widzieliście to? Teraz Obsidian Shard. Yes! Daleki to range ma. Daleko leci ta kulka. Cieszę się, że się jeszcze nie poddają. To sobie przynajmniej pogram. Rekoluje się. Ultimate is ready. Ultimate is ready. Movement mi się zwiększa. What the fuck, co to było? A do tyłu chyba tylko. Ultimate is ready. Nie widzę, że nie warto tego rzucać, kurde, jak 3 sekundy się kastuje. Cześć, my friend. Chciałbym jeszcze Nightkę zabić. Tamtuj, tamtuj, tamtuj. Wow. Rekt totalny. No, tak myślałem właśnie. No, także to było nieuniknione, to co teraz się stało właśnie. Także dzięki wszystkim za obejrzenie materiału. Zapraszam do następnych. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Hoplay!